Zaczniecie wszystkich ludzi traktować jak rodzinę, ziemską rodzinę. To wtedy zniknie ten chory podział na rzeczy nasze i rzeczy innych ludzi. Dziennikarz, nasz wywiad chyba zbliża się do końca, ale chciałbym tak zadać jeszcze jedno pytanie. Bóg. Słucham, dziennikarz. Zobacz, tato. Omawialiśmy różne kwestie związane z wiarą i duchowością. Wiele z nich może stanowić dla ludzi prawdziwy szok. Jak ci ludzie mają w to wszystko uwierzyć? Bóg. Istnieją na to trzy sposoby. Pierwszym z nich jest logika. Podczas naszego wywiadu starałem ci się odpowiadać na pytania, wykorzystując waszą ziemską logikę. Jeżeli uznacie, że coś ma logiczny sens, no to z czasem na ogół to akceptujecie. To rozwiązanie ma jednak pewną wadę. Jaką? Bóg. No, nie wszystko da się wytłumaczyć zgodnie z ziemską logiką. I wtedy muszę stosować pewne uproszczenia. Niemniej to nie stanowi większego problemu, ponieważ w miarę rozwoju duchowego zaczniecie akceptować również rzeczy, które są poza ziemską logiką. Dziennikarz. No, ale w jaki sposób? Bóg. No właśnie. Dzięki wierze. Wiara. To jest drugi sposób. On jest trudniejszy od logiki, ale daje większe pole do działania, ponieważ on nie ma ograniczeń logicznego myślenia. Jeżeli chcecie, to jesteście w stanie uwierzyć we wszystko. I o to właśnie chodzi, dziennikarz. No a ten trzeci sposób? Bóg. Trzeci sposób polega na wykorzystywaniu doświadczenia. Kiedy czegoś doświadczacie, na przykład mojej obecności, wtedy staje się to dla was czymś oczywistym i pojmujecie to jako pewnik. Aby móc doświadczać, trzeba już jednak regularnie podążać ścieżką duchowego rozwoju. A jest to dla was do osiągnięcia, dla każdego z was. Dziennikarz. No niestety goni nas czas ten ziemski. Na dzisiaj to już chyba wszystko, ale przyznam ci się, tato, że oj, wiele mam pytań jeszcze do ciebie. Bóg, wiem. Dziennikarz, czy w takim razie będę mógł liczyć na kolejny wywiad? Bóg, znasz, synu, powiedzenie. Proście, a będzie wam dane. Dziennikarz, trzymam cię za słowo, tato. Bóg, no to ja mam jeszcze małą prośbę do ciebie na koniec. Dziennikarz, tak, gdy już opracujesz ten wywiad, to prześlij mi go do autoryzacji. Nie ufasz mi, tato. Bóg. Oczywiście, że ci ufam, ale wiesz, synu, diabeł nie śpi. Wywiad został spisany w grudniu 2008 roku. Aleksander Łamek od ponad 10 lat zajmuje się tematyką ludzkiego samorozwoju. Jest autorem kilku książek na ten temat, które są dostępne na jego oficjalnej stronie www.aleksanderłamek.pl. Jest również ekspertem od terapii śmiechem, prowadzącym od kilku lat zajęcia z tej terapii w Centrum Onkologii w Warszawie.
preceding program, Pół Żartem, Pół Serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA Oak Park.